across the desert. And the gunslinger followed. The tower is all that stands between light and darkness. For thousands of generations, the gunslingers were knights, sworn to protect it. Now I'm the only one left. The tower will fall. Witamy w 271. podcaście Radio SK. Dzisiaj jesteśmy większą grupą. Jest ze mną Burial z serwisu Kingowiec.pl. Witam ciebie, Burial. Witam cię, witam wszystkich. I jest z nami Michał Rakowicz, Jerry z konglomeratu podcastowego. Witam ciebie, Jerry. Witam was, panowie, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj spotykamy się w większym gronie, ponieważ temat nie byle jaki. Dzisiaj mamy gorący temat na mikrofonach naszych. Będziemy rozmawiać o najnowszym filmie na motywach Stephena Kinga, o najnowszej gorącej kinowej premierze. Tak naprawdę premiera dopiero w nadchodzący piątek. Jesteśmy po przedpremierowych pokazach, które odbyły się w zeszły weekend, czyli dzisiaj Mroczna Wieża. You can't stop what's coming. The tower will fall. And I will rule. Boom. Na podstawie cyklu bestsellerowych powieści The darkness is everywhere. Stephena Kinga. I will stop him. Let's go. Ich wojna. Nasz świat. Mroczna wieża. W kinach. No i my o Mrocznej Wieży powiedzieliśmy już bardzo dużo w różnych podcastach. Napisaliśmy bardzo dużo na swoich stronach internetowych i na kingowiec.pl i na stephenking.pl. Są już recenzje pisane. Razem z Burialem nagraliśmy długi podcast o całej promocji filmu. Także pominiemy sobie ten pierwszy trzon, który zazwyczaj mamy w podcaście, gdzie rozmawiamy na temat reżyserów, rozmawiamy na temat aktorów. To pewnie wypłynie w trakcie dyskusji, pewnie wypłynie nie raz, ale pominiemy ten cały główny pierwszy trzon i niestety o tym filmie ciężko nam będzie mówić bez wchodzenia w spoilery, no, a też bez sensu mówić spoilerowo, skoro jeszcze nie było w Polsce tak naprawdę premiery tej prawdziwej, więc początek podcastu to będzie nasza ocena, bardzo ogólna. Raczej nie wejdziemy tutaj w jakąś większą dyskusję, ale powiemy, co nam się podobało w filmie, a co nie. Natomiast pewnie bardzo szybko przejdziemy już do nieco bardziej szczegółowej dyskusji, no bo nie da się o tym filmie rozmawiać bez wchodzenia w szczegóły. No i zaczynamy właśnie od naszej oceny, tak trochę od końca, od tyłka strony. Ja jako ostatni w zasadzie tutaj z naszego grona ten film miałem okazję zobaczyć, bo wy chyba już byliście w piątek na tych pokazach przedpremierowych i zanim ja dobiłem do kina w niedzielę, to już miałem okazję zobaczyć całą tą wielką falę negatywnych recenzji, no bo umówmy się, że Mroczna Wieża, jak tylko do kin zawitała, to dostaliśmy wyjątkowo złe przyjęcie ze strony krytyków i także dużej części widzów. No i ja wspominam o tym, dlatego że nie wiem, na ile tutaj zadziałało coś takiego, że już byłem trochę przygotowany na to, że dostaniemy film bardzo słaby, ale ja w ogólnym rozrachunku, mimo że mam do tej produkcji swoje uwagi, o których myślę tutaj sobie wspólnie zaraz porozmawiamy, to ogólnie wychodziłem z kina zadowolony. Mimo że to nie jest film taki, jakiego byśmy pewnie chcieli, o jakim się mówiło przez lata, no ale też umówmy się, że już te ostatnie tygodnie przedpremierowe, kiedy dostawaliśmy coraz więcej informacji, które no, powinny budzić niepokój, czyli to, że to jest film tak krótki, to, że się pojawiały informacje o tym, że to no, nie jest żadna ekranizacja tak naprawdę, tylko jakaś taka historia alternatywna, można powiedzieć jakiś sequel do książek, przecież takie sformułowania padały.
No więc tak naprawdę no, nie do końca było wiadomo, czego się można spodziewać, poza tym, że to raczej nie będzie ekranizacja ani całego cyklu, co niektórzy temu filmowi zarzucają, co jest, umówmy się, dosyć idiotyczne, no ani ekranizacja żadnego z konkretnych tomów. No i dla mnie jako taka historia alternatywna w tym dobrze znanym uniwersum sprawdził się ten film w porządku i mówię, ja ogólnie wyszedłem z kina w miarę zadowolony. Ja mam bardzo podobne odczucia. W trakcie seansu, czy czasami rozglądałem się po mojej sali, która była pełna i widziałem, że ludzie oglądali film z zainteresowaniem, śmiali się w odpowiednich momentach, reagowali dobrze. Byłem zaskoczony, że widzowie tak dobrze przyjmują film na gorąco. Recenzje rzeczywiście, recenzje krytyków były bardzo, bardzo słabe, ale... Szczerze powiedziawszy, ostatnio to można było się tego spodziewać. Żyjemy w takich czasach, gdzie w czasach malkontentów, ja bym tak powiedział, bardzo łatwo jest wszystko krytykować i nie, te recenzje pojawiają się w takim troszeczkę owczym pędzie pisane pod taką tezę, ja tak myślę. Że część recenzentów boi się podjąć własnego zdania i pisze po prostu pod kreskę, tak jak to, powiedzmy w głównym nurcie. Jeżeli chodzi o sam film, to no, nie jest to film, o jakim marzyłem. Tak jak napisałem w recenzji, no, o jakim marzyliśmy wszyscy. No, na pewno mógł być lepszy. Mam swoje zastrzeżenia, ale jestem zadowolony, że on w ogóle trafił do kin. Możliwość obejrzenia Mrocznej Wieży w kinie to naprawdę jest coś wielkiego. Będziemy tutaj mieli wiele tematów, będziemy poruszali, więc teraz oddaję Ci głos, Mando. Znaczy, najpierw, co się tyczy tych złych recenzji, to ich kilka się przebijało. Bardzo dużo recenzentów mówiło, że nie czytało w ogóle książek, że oceniają sam film, po prostu. Tak, ale to jest jak najbardziej zamierzonej linii twórców, bo twórcy wielokrotnie podkreślali, że oni robią film nie tylko dla tych takich zagorzałych fanów Mrocznej Wieży, którzy znają każdą stronę i potrafią cytować z pamięci i na spotkania przechodzą z tatuażami, jak to Cam King mówił w którymś wywiadzie, tylko robią to też dla tej grupy, którzy nie znają książek i temu też miało służyć obniżenie tej kategorii wiekowej do 13 roku życia, tak? No, ale ogólnie film był przystępny dla takich ludzi. Wielu uważa nawet, że za bardzo, że był zbyt bezpiecznym filmem. To są argumenty tych, co krytykują, że jest zbyt uproszczone, ale zmierzam do tego, że ci ludzie, którzy nie czytali książek, mają moim zdaniem trochę wypaczone wyobrażenie na temat Mrocznej Wieży, bo te książki urosły do roli, wiesz, drugiego Władcy Pierścieni, do czegoś tak epickich rozmiarów, że wow, nie? I myślę, że bardzo dużo widzów spodziewało się drugiego Władcy Pierścieni, idąc do kina, takich widzów, którzy nie czytali książek. I stąd część tych negatywnych opinii, bo ja tutaj akurat też mam trochę zastrzeżeń do tego, co było wynikiem obniżania budżetu przez te 10 lat, bo sceny, które powinny wyglądać dobrze, no nie wyglądały zbyt dobrze, ale moja ocena po wyjściu z kina była bardzo pozytywna. Ja byłem naprawdę bardzo zadowolony, przy czym to może być spowodowane tym, że ja tym filmem żyję od jakichś 10 lat. Odkąd istnieje w zasadzie podcast, to ja o nim mówię, czekam na niego, nie mogę się go doczekać. Ale ja już bardzo dawno temu pogodziłem się z tym, że to nie będzie żadna ekranizacja, że to będzie wariacja na temat książek. Ja w zasadzie idąc do kina, to wiesz, szedłem całkowicie rozluźniony, nie czekając, nie spinając się, nie czekając, co oni zrobią z tych książek, tylko tak sobie chciałem zobaczyć, a zobaczymy, co oni zrobią z tych książek, na tej zasadzie. Raczej bawiłem się tym filmem, a nie, wiesz, nie spinałem się, o Jezu, to było nie tak, a to powinno być inaczej, a to inaczej. Ja tutaj mam kilka zastrzeżeń odnośnie zmian, w zasadzie jedno takie poważne, o którym powiem trochę później, które trochę kreśli ten film jak dla mnie, ale reszta to dla mnie nie ma problemu. Ja naprawdę bawiłem się doskonale w kinie, przy czym po wyjściu jeszcze byłem optymistycznie nastawiony, jeszcze tam wszędzie pisałem, jakie to super, jakie super, ale to powietrze z tego balonika zaczęło dość szybko schodzić i ja dość szybko porównałem ten film do Przebudzenia Mocy, do 7 epizodu Gwiezdnych Wojen, którym też ja zachłysnąłem się bardzo na samym początku, a to powietrze schodziło bardzo szybko, ja sobie bardzo szybko zacząłem zdawać sprawy z wszystkich wad tego filmu i że w sumie ten film, kurczę, no ma dużo tych wad i że on jest tak bezpieczny, no bo jest niesamowity bezpieczny, żeby tylko obniżyć ten próg wejścia i żeby tylko każdemu
się spodobało i mniej więcej te same wady widzę powoli w Mrocznej Wieży. Ja nadal jestem nim zadowolony, ja nadal oceniam go pozytywnie, ale dostrzegam w nim sporo wad. No, ja od razu tak dopowiadając trochę do tego, co ty w tej chwili wspominasz, to mi się wydaje, że trochę jesteśmy w złym gronie, można powiedzieć, żeby to oceniać, akurat ten konkretny aspekt, bo wszyscy znamy cykl, wszyscy lubimy cykl, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia tego szerokiego odbiorcy, to mimo wszystko akurat takie podejście do tej konkretnej historii, czyli tak naprawdę dosyć duże zmniejszenie skali całego tego świata, skupienie się na jakimś małym konflikcie w gruncie rzeczy, to temu filmowi zadziałało na plus. Wspomniałeś o tych uproszczeniach, które no w tym filmie są bardzo mocno widoczne, ale wydaje mi się, że one no były konieczne, dlatego że to też jest warte podkreślenia, jeżeli ktoś słucha nas, kto na przykład cyklu książkowego nie znał i nie zna tak naprawdę, nie wie, czym te książki są, no to z tego miejsca warto powtórzyć to, co w tych innych podcastach wielokrotnie padało, że cykl Mroczna Wieża jest cyklem szalenie niespójnym i fabularnie, i pod kątem mitologii, cyklem, który się zmienia, który miesza gatunki, miesza konwencje i który tak naprawdę nawet kiedy rozpoczyna się przygoda z Rolandem w pierwszym tomie, no to jest zupełnie inna historia, zupełnie inna opowieść niż moment, w którym ją kończymy w siódmym tomie w Mrocznej Wieży. No i z punktu widzenia wprowadzenia do tego świata, szczególnie dla osób, które książek nie znają, no to mówię, wydaje mi się, że ogólnie to było niezłe posunięcie i mimo, że mówię, ja tu widzę określone problemy, to paradoksalnie wydaje mi się, że to mogło zagrać. Ja bardzo bym chciał poznać opinię i mam nadzieję, że ktoś może nam tutaj się ujawni z osób, które książek nie czytały, jak właśnie te osoby to odbierały, bo to, co ty, Burial, wspomniałeś, że ludzie dobrze reagowali na sali kinowej, to ja miałem identyczne odczucia, bo też siedziałem na sali, która była w większości wypełniona i naprawdę widziałem, że ludzie pozytywnie do tego filmu podchodzili. I tak wiecie, jak się wychodzi z kina i ludzie zaczynają dyskutować na gorąco, to też słyszałem opinie raczej pozytywne. I pod tym kątem to wydaje mi się, że to postawienie na taki zachowawczy scenariusz, no to gdzieś tam może, mam nadzieję, się opłacić w przyszłości, tym bardziej, że to, co też już padło, że ten film przez lata miał ten budżet ograniczany, no to ja się lekko zszokowałem, jak wczoraj zobaczyłem, że finalnie IMDb podaje, że ten film miał budżet na poziomie 65 milionów chyba. No to to jest jak na produkcję hollywoodzką, jak na blockbuster, który był zapowiadany jako coś epickiego, no to to jest budżet, który, nie wiem, pewnie dowolny film z MCU to wydaje na catering i masażystę dla Roberta Downey Juniora, więc wydaje mi się, że jak na taki budżet, to i tak tutaj sobie ogólnie całkiem nieźle twórcy poradzili. A to już jest takie szukanie plusów, nie? No szukanie, szukanie plusów, bo wiesz, bo tak naprawdę wydaje mi się, że do minusów czy do uwag, które ja mam, no to niestety, no nie za bardzo mogę powiedzieć bezspoilerowo, no bo... Znaczy, ja powiem jedno. Początkowy budżet na pierwszy film miał wynosić 160 milionów dolarów. Według Rona Howarda, według któregoś wywiadu, w momencie, kiedy pomysł był w Uniwersalu, on to obniżył do 100 milionów i oni wtedy to odrzucili. Wylądowało w Sony właśnie z budżetem 60 milionów. No bo tutaj a propos tych minusów, Burial, to co wspomniałeś, że to jest takie szukanie trochę usprawiedliwienia już dla tego filmu, no to na pewno to, co jest minus z punktu widzenia fanów i osób, które czekały na ten film, to tak jak myślę, że większość osób się już pogodziła z tym, że to będzie wariacja na temat tego, co dostaliśmy w książkach, no to jednak pewne rozwiązania fabularne, pewne uproszczenia, które tutaj zastosowano, no to z punktu widzenia właśnie fanów uniwersum nie do końca są akceptowalne. Czy no są takie zmiany, które są naprawdę problematyczne i to od razu też możemy to powiedzieć, że taką zmianą problematyczną nie jest kolor skóry Rolanda, co przez wiele recenzji nadal się pojawia na zasadzie, że a nie mówiliśmy, no z czarnym Rolandem nie mogło się to udać. Nie, to nie jest ten problem. Jest, jakby to wderwia cały czas. No i to nie jest ten problem, natomiast tutaj no, niestety niektóre rozwiązania fabularne dla osób, które cykl znają, no są trudne do zaakceptowania. Przy czym, no to wiecie, to jest
trochę problem tego, że kurczę, jak zrobić film, który zadowoli wszystkich? Jak zrobić film, który podejdzie fanom? Jak zrobić film, który jednocześnie wprowadzi ludzi do uniwersum, który otworzy drogę dla kolejnych potencjalnie historii? No, umówmy się, że tutaj zadanie przed twórcami no łatwe nie było. Ja uważam na przykład, że ten pomysł, że to jest sequel, że to jest tak naprawdę kontynuacja, to jest dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. To jest dla kogoś, ktoś kto zna Mroczną Wieżę, to powinien ten pomysł w ogóle kupić z zamkniętymi oczami. To jest naturalna kolej rzeczy, to jest idealne. Jednocześnie to jest świetne wprowadzanie też dla nowych osób, które nie znają książek, bo jeżeli film się spodoba, to mogą, dobrze, to jest kontynuacja, to co było wcześniej, jak to wyglądało i dostają całkiem nową historię. To nie będzie tak, że ktoś obejrzał sobie Władcę Pierścieni, zaczyna czytać książkę i on czyta i widzi to samo. Teraz czytając książkę po obejrzeniu filmu, bo ludzie będą widzieli coś całkiem innego. To jest podwójna przygoda jak dla mnie. To jest... Ja byłem bardzo zadowolony z tego. Naprawdę podchwyciłem i to było już ładnych parę miesięcy temu zdradzone, że to będzie właśnie kontynuacja. Wtedy jak się pojawiły te zdjęcia, w ogóle ten pierwszy taki rysunek, ten Last Time Around, tak? Ten, który King umieścił u siebie na Twitterze i tam był ten róg Elda na tym. I później zdjęcia właśnie Idrisa Elby z tym rogiem Elda w plecaku i tak dalej, to wtedy to tak naprawdę się wysypało. Najpierw te takie, no, że być może to tak będzie, a później oni to wszystko potwierdzili. Dla mnie super. Choć jeśli miałbym na to tak patrzeć, dla mnie to też jest super, ale jeśli miałbym na to tak patrzeć, że to jest faktycznie kontynuacja książek i tak to traktować, to według mnie filmowy Roland nie zasługuje na to, by mieć róg na plecach i by była to jego finałowa podróż, do czego przejdziemy w spoilerach. Natomiast to, co mówicie o tym, że to zostało wszystko skondensowane, ograniczone, trochę spłycone. Kurczę, ja z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej cały czas nie. Ja nie wiem, czy to jest tylko moja opinia, ale ja uważam, że opinie na temat rozmiaru Mrocznej Wieży są mocno przesadzone. I to zarówno przez ludzi, którzy jej nie czytali, a tylko słyszeli ciągle o tym, że epicki cykl będący dziełem życia Stephena Kinga, jak również przez tych, którzy je czytali. No bo co jest epickiego w pierwszym tomie Mrocznej Wieży? No, koleś idzie pustynią i mija kilka domów. Co jest epickiego w drugim tomie Mrocznej Wieży? No trzeci już fakt. Trzeci rozbudowuje trochę ten świat, pokazuje nam większy trochę rozmach. Czwarty pokazuje nam przeszłość. Tutaj w Mrocznej Wieży to się buduje takimi elementami przez całą książkę, ale na przykład co jest takiego epickiego w piątym tomie? No jest wioska, jak w Siedmiu Wspaniałych i rewolwerowcy strzelają się z najeźdźcami tej wioski. No. Ale wiesz, ale to mi nawet nie tyle chodzi o epickość, co o skondensowanie tej historii do w gruncie rzeczy takiej właśnie prostej opowieści, no bo ten film też jest taką bardzo zwartą historią skoncentrowaną wokół tej trójki tak naprawdę głównych postaci. No bo to jest pierwsza część, która jest zamkniętą historią po to, żeby ona została w razie jak nie powstanie kolejna. No to niestety to nie jest Drużyna Pierścienia, w której wiadomo, że powstanie kolejna i kolejna, bo zarobi to tyle kasy, ile tam przy Mrocznej Wieży to sobie nawet nie wyobrażali, że będą mieli do dyspozycji. To muszą to w taki sposób zrobić i muszą nam wprowadzić ten świat, muszą wprowadzić elementy, które King wprowadzał na przestrzeni 7 tomów. No muszą to zrobić, więc muszą to trochę ograniczyć. No i dobra, dostajemy tę opowieść ograniczoną do minimum, jako walka w zasadzie dwóch postaci, ale gdzieś tam też widzimy elementy takie świadczące o tym, że to jest większe. No tutaj ten przewijający się napis Wszystko służy karmazynowemu królowi, to nie jest rozwinięte w tej części. Jeśli dostaliby kasę, jeśli ten film by zarobił i zrobiliby drugą część, pewnie rozwinęliby to wtedy mocniej. Pewnie dowiedzielibyśmy się więcej o wieży, o innych równoległych światach, o jakimś wyższym przeciwniku niż sam Walter, o kimś, kto stoi ponad nim. No w pierwszej części oni musieli to ograniczyć, ale dla mnie akurat to ograniczenie, pomimo, że w kilku miejscach to trochę kuło w oczy, to nie jest coś, co pluje w twarz fanom Mrocznej Wieży, co depcze ten cykl. No bo, kurczę, tam w cyklu też, to, wiesz, to nie są bitwy na miarę, nie wiem, bitwy o Śródziemie, to nie są bitwy na miarę pierwszej wojny z Sauronem i tak dalej, nie? Okej, gdybyśmy mieli pokazać bitwę o Jericho Hill, no to powinno być to pokazane z rozmachem, faktycznie, porządna bitwa. No w filmie widzimy, powiedzmy, poszli na łatwiznę, to jest scena trochę jak wycięta z produkcji telewizyjnej, widzimy już
po bitwie tam kilka trupów leżących tak naprawdę, no ale to dalej można rozwinąć, można gdzieś się cofnąć i jeszcze raz pokazać kiedyś, gdyby była kasa, no nie będzie, no ale gdyby była. Także mnie to ograniczenie aż tak nie boli w tym filmie. Nie uważam, że to by było coś, co w ogóle się wypina na Mroczną Wieżę i szcza na Mroczną Wieżę. A to ja od razu wam jedno pytanie zadam. Pod kątem tego ograniczenia i tego, jak ten świat jest tutaj zbudowany i przedstawiony właśnie, gdzie są rzucane pewne elementy, które no, coś nam sugerują, ale nie są rozwijane. Tu mamy przecież tego... To przechodzimy już do spoilerów? Myślę, że jeszcze chyba nie, bo to by było warto mi się wydaje troszeczkę o tym wspomnieć, bo jedna z linii takich podstawowych krytyki wobec tego filmu jest właśnie to, że on pod kątem tej budowanej mitologii i budowy świata jest mega chaotyczny i jak ja oglądałem ten film, to kurczę stwierdziłem, że trudno jest mi się oderwać od tego, że jednak znam cykl i ja pewne rzeczy, które tutaj są tylko rzucone, no ja wiem, co za tym stoją, ale wydaje mi się, że pod tym kątem to nie było najgorzej pokazane, w tym sensie, że jednak większość tych elementów takich, które miały istotne znaczenie fabularne dla tego świata, gdzieś tam próbowano wyjaśnić. Jak wam to się podobało tutaj, to pokazanie tej mitologii, no bo jednak tych elementów kluczowych dla świata Mrocznej Wieży, no mimo wszystko było pokazanych dosyć dużo, bo gdzieś tam była historia rewolwerowców, gdzieś była sama ta kwestia Mrocznej Wieży, promieni, tego spalania światów i tak dalej, i tak dalej. No sporo było tych elementów tak naprawdę. To ja może tutaj powiem. Promienie? Były promienie? To jest moje ulubione, bo promienie były na trailerze, promienie były na rysunku, ale w ogóle nie były wspomniane tak naprawdę promienie. No do tego przejdziemy właśnie, bo to jest no ciekawa właśnie, historia. To jest właśnie taka ciekawa historia. Znaczy to, o co zapytałeś, to na to trzeba spojrzeć też z dwóch stron. Właśnie od strony osoby, która nie czytała książek i od strony osoby, która książki zna. I rzeczywiście to jest tak, jak my wszyscy książki czytaliśmy, nam jest ciężko tak naprawdę postawić się w roli tej osoby, która nie zna, bo widząc to graffiti z okiem Karmazynowego Króla i All Hail the Crimson King, tak, to my od razu wiemy, wow, jest Karmazynowy Król, on został wspomniany. Jeżeli widzi to osoba, która nie zna sagi, to popatrzy sobie, no dobra, no jest jakieś graffiti. Tam nie ma nic wyjaśnionego. No ale to jej nie przeszkodzi w tym filmie, nie? Nie. Właśnie dlatego ja mówię. I teraz tak, to nie będzie wadą dla tej osoby, która książki nie zna, ale to, że ktoś taki jak Karmazynowy Król nie został w ogóle wspomniany, został tylko ograniczony do tego graffiti, jest problemem dla osób, które książkę znają. Dlatego, że Walter w pewnym momencie powiedział, że jego celem jest zburzenie wieży, zniszczenie bariery i wpuszczenie tam tego, co jest poza i rządzenie takim światem. To znaczy, że co, on jest tym arcyzłym? Nie, no może on sobie wyobraża, że będzie tym arcyzłym. No, ale patrz, no w Rolandzie też może, nie. No, w Rolandzie no, nie masz przez całego... Na koniec on mówi o tej istocie. W starym wydaniu to w ogóle nie. Właśnie, widzisz, i tutaj też dojdziemy do tego, jak będziesz przedstawiał swój zarzut na temat Rolanda, to przejdziemy też właśnie do tego, co tak naprawdę było w pierwszym tomie Rolanda. Także tutaj te rzeczy to było takie puszczanie oka do fanów i mówienie, że a dobra, kiedyś tam coś może wspomnimy, ale pewne rzeczy zostały całkowicie zignorowane. Ale wiesz, ale tutaj to tak jak mówisz, no to są dwie różne kwestie. Z punktu widzenia fanów książek to może być problematyczne, natomiast dla mnie jakby jest szalenie interesujący odbiór kogoś, kto tej sagi nie zna, bo tutaj a propos tego na przykład mówimy o Karmazynowym Królu, ale na przykład kwestia tego, że to jest dalszy ciąg, no to przecież to pada tak naprawdę, przynajmniej ja zauważyłem tylko jedno odniesienie w całym filmie, które sugeruje, że to jest kontynuacja, kiedy tam Walter rzuca do Rolanda w którymś momencie, a co się stało z twoją poprzednią ekipą? Co jakby dla kogoś, kto w ogóle no, ale zna to chodziło kontekst. Ale to nie chodziło o to, co ty myślisz. To chodziło o ich, tą ekipę Jamiego Dekary, Cadberta, Olguda i tak dalej. No właśnie nie wiem, jak to czytać. Wiesz, ja w tamtym momencie konkretnym to ja to czytałem tak, że to jest takie
powiedziałbym, gra na dwa fronty, że możemy to odebrać właśnie i tak, i tak. Bo w książce też tak się pokazywało, też tak w pierwszych trzech tomach było, że straciłem przyjaciół, że przez nich oni zginęli i tak dalej, i stąd się wziął właśnie czwarty tom z historią właśnie tej poprzedniej ekipy, tak, tych najbliższych przyjaciół, tej poprzedniej paczki Rolanda. Także chociaż może w filmie będzie to inaczej wyjaśnione, rzeczywiście, no to nie wiemy, tak, no film to jest taki, no książka wzięta, zmiksowana, tak, mówiono, że to będzie na podstawie pierwszego i trzeciego tomu, a tutaj już widzimy, że to jest tak naprawdę pierwszy, trzeci, siódmy tom, to naprawdę wymiksowali sobie, wybrali sobie to, co naprawdę chcieli sobie wybrać, żeby stworzyć ten pierwszy film. No z drugiego też elementy pobrali, nie? Tak, to. I chorobę Rolanda, i sklep z bronią i tak dalej. No a jeśli chodzi o to całe zrozumienie mitologii, to moim zdaniem ona była przystępnia, ale no to co mówisz, no kurczę, my mamy całą tę mitologię w głowie, więc wszystko połączymy, ale wydaje mi się, że no ja się zgadzam, że to było uproszczone, ale wydaje mi się, że to było przystępnie wszystko wyłożone. Ja miałem na samym początku filmu trochę chaos. Brakowało mi naprawdę z 10-15 minut wprowadzenia, żeby polubić te postaci. Tu się od razu zaczyna, wiesz, Jake'a tylko widzimy, on gada o wieży, o promieniach, o wszystkim. Za szybko to wszystko, miałem wrażenie, na samym początku działa, ale później oni to kleją tak, jak należy. No, mi się strasznie podobało to, że później wracają do postaci bezdomnego, który na samym początku w ogóle jest jak wiesz, pasuje tam jak pięść do nosa. Tak mnie wnerwia w tej scenie, gdzie on tam znikąd zaczyna nagle do Jake'a coś gadać, nie? Gdy Jake wchodzi do tego domu, też jest to takie, kurczę, no dla nas zrozumiałe, ale tak właśnie sobie myślałem, gdybym nie znał książki, no to tu jakaś konsola mówiąca od razu do człowieka, który wchodzi, tu jakiś portal w ogóle nieukryty, co tam nikt nie wchodzi do tego domu, nikt nigdy przez całe życie nie wszedł i tego nie znalazł, tutaj nagle zaczyna ożywać deski, to może faktycznie być momentami chaotyczne. To dla mnie było super. Akurat o te deski. Strażnik, no ja, tak? Ja nie twierdzę, że złe, ale co teraz wyobraź kogoś, kto nie wie, w ogóle nic nie wie. No właśnie, to są właśnie te uproszczenia, to takie ignorowanie rzeczy, które widzimy na ekranie, o którym ja właśnie mówiłem wcześniej, tak? On wchodzi do domu, to nie jest nic złego. Wchodzi do domu, znajduje portal, są od razu pokazane tam to logo NCP i tak dalej, tak? Te rzeczy się, ciężarówki z Sombra też się pokazują, ale nigdzie nie ma tego odniesienia, nie ma tego, że ludzie pracują, tam są tylko te potwory, niby ludzie, nigdzie nie... brakuje tego takiego troszeczkę poszerzenia tego, kto jest tymi, tą dobrą stroną, tą złą stroną, z czego to wynika, jakie mają możliwości. No dlatego porównałem to do Przebudzenia Mocy. W Przebudzeniu Mocy dokładnie to samo. Mieliśmy szturmowców, mieliśmy tych, ale kompletnie nie wiedzieli, skąd oni się wzięli, co to jest, jak to bardzo, bardzo po łebkach to potraktowane. Przy czym, jeśli chodzi o tego strażnika domu, to też mi się podobało, że później, gdy Walter rozmawia z Richardem Sayrem, to pada, tak. Jest powiedziane, strażnik domu zginął. Czyli wiemy, że portale w tego typu miejscach mają strażników swoich i już dla mnie jest okej. Już dla mnie jakoś tam to zostało wyjaśnione. Oczywiście, no jest to po łebkach. Widz taki mniej uważny może na to w ogóle nie zwrócić uwagi, ale dla mnie to było znośne. Bardzo podobało mi się ujednolicenie tego wszystkiego, że te portale zostały wyjaśnione jako przejścia, gdzie trzeba wklepać kod w tę konsolę. Ta konsola jak najbardziej wpisuje się w całą historię Mrocznej Wieży, którą znamy z książek, bo tego typu rzeczy tam mieliśmy mnóstwo i bardzo podobało mi się, że są po prostu tego typu przejścia, bo mnie to zawsze strasznie wkurzało w książkach, że wiesz, to się pojawia kompletnie znikąd wtedy, kiedy Kingowi jest potrzebne. No wiesz, Roland se idzie plażą, a ciach, zobaczysz trzy drzwi po drodze, no i je widzi, no skąd one tam są, co one tam robią, czemu tam akurat były, nieważne, są. Jake wpada pod samochód, przenosi się do świata pośredniego. Dlaczego? Nieważne, bo tak, bo był potrzebny do historii. W komiksach przecież Walter sobie po prostu rysuje kredą drzwi i one się pojawiają i on przechodzi sobie ze świata do świata w momencie, gdy sobie te drzwi narysuje. Nie pamiętam, czy tak w książkach też było. W książkach ogólnie King zawsze stosował
tego typu zagrania i to ludzie kupowali. Nie wiem dlaczego, ale kupowali. Ja też to kupowałem, pomimo że zdawałem sobie z tego sprawę i czasami mnie to tam gdzieś gryzło. W filmie tego nie ma, jest to uproszczone i dzięki temu ten film jest według mnie bardziej przystępny i spójny i lepszy. Gdyby sobie teraz wyobrazić, że takie rzeczy by powprowadzali w tym filmie, nie wytłumaczając w ogóle. Jest tak jak mówisz, no drzwi się pojawiały wtedy, kiedy Roland tego potrzebował, rzeczy się pewne działy, tak jak to przejście Jake'a do świata pośredniego, kiedy zginął w tym, no, w tego pierwszego Jake'a, no, bo tak miało być, dlatego, że tam gdzieś zawsze działała ta siła z zewnątrz, zawsze był ten Gun, był Prim. To jest akurat mega, mega słabe, jak my te podcasty, które trochę już się znowu zaczynają kurzyć o książkach, stopniowo nadrabiamy, no to po prostu tam jest mega irytujące to w tych pierwszych tomach, że to jest po prostu tak dosłownie na zasadzie Deus Ex Machina, gdzie nikt nie próbuje nawet wyjaśnić, jak to wszystko działa. No, coś się ma wydarzyć i coś się dzieje i to wszystko. Okej, ja to rozumiem. W filmie tak nie będzie, bo w filmie nie ma promieni, a w książkach wszystko służy promieniowi, a w filmie nie ma promieni, więc ja tak nie będzie. Promienie są pokazane, tylko są, tylko nie są chyba na razie istotne. Rozumiem, że będą kolejni łamacze, którzy tym razem nie będą burzyli wieży, tylko promienie, tak? Ja myślę, że to musimy rozwinąć w strefie spoilerowej. Nie, no może pewnie. To była maszyna Waltera, on sam ją stworzył, tak sobie wymyślił, bo gdzieś tam se zaciera ręce, a ja przejmę teraz władzę, a w następnej części pojawi się ktoś większy. Nagle wyjdzie Karamazynowy Król. O nie, 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 Walter. Nie tędy droga. Walimy w promienie i robimy to ale inaczej. Ale powiedzcie jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że zanim przejdziemy do strefy spoilerowej, do której trzeba by zacząć zmierzać, to powiedzcie, jak wam się od strony aktorskiej i technicznej ten film podobał, bo myślę, że o tym możemy też powiedzieć jeszcze w strefie bezspoilerowej, bo też jak się spojrzy chociażby czy na recenzje, które się pojawiają na Zgniłych Pomidorach, czy innych recenzjach w sieci, to w sumie jest dosyć dużo narzekania i ku mojemu zaskoczeniu jest przede wszystkim dużo narzekania na Matthew McConaughey w roli Człowieka w Czerni. No i no to jak wam się podobała cała ta główna trójka, czyli jak wam się podobał Czarny Roland, jak wam się podobał Człowiek w Czerni, jak wam się podobał Jake Chambers? Dla mnie super, ja nie mam zastrzeżeń. Mam zastrzeżenia do tego, jak Roland został napisany, ale nie do tego, jak został zagrany. Bardzo podobał mi się Człowiek w Czerni, bardzo podobał mi się Roland. Relacje pomiędzy Rolandem a Jake'em bardzo fajne, bardzo dobrze grała ta chemia, fajne żarty były, fajnie były zachowane te proporcje, gdzie są w tym świecie, a tutaj Jake tłumaczy temu w tym świecie i tak dalej. Bardzo dobrze uzupełniały się te postaci. Nie mam zdania, bo dużo ludzi też krytykowało to, że nagle okazało się, że to jest film, gdzie głównym bohaterem jest Jake. Ja nie mam z tym jakiegoś problemu, chociaż zgadzam się, że to wpływa na duże pomniejszenie roli rewolwerowców w tym filmie. I to może być jakimś drobnym minusem. To wprowadza rewolwerowca, tak samo jak wprowadza inne rzeczy, więc jest jak najbardziej, moim zdaniem, jak najbardziej w porządku. Ja aktorsko jestem bardzo zadowolony. Idris Elba, Tom Taylor, super. Jeżeli chodzi o te narzekania na Matthew, tak, to no, on rzeczywiście, on jest, ten jego czarny charakter jest trochę przerysowany, ten opalony przystojniak w czarnym ubraniu z gołą klatą, jakimś łańcuchem na szyi chodzący, ma z taką połyskliwą skórę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że taką bardzo nienaturalną, tak? Tak, przynajmniej tak. Ja to tak odebrałem i ta jego świetna zabawa akcentem, to jak on się bawi tą wymową, tak? On ma charakterystyczny akcent chyba południowy w rzeczywistości, ale tutaj to naprawdę widać, że on się tym bawi, tą wymową jeszcze bardziej. Ta postać jest taka no bardzo wyraźna i moim zdaniem trochę przerysowana, ale to mi się podobało. Wiesz co, ja już miałem taki problem, jak zobaczyłem zdjęcia. Już się wtedy trochę obawiałem, czy on nie będzie właśnie taki, ale jest okej. Okay. Więcej uwag bym miał do jakichś tam tych takich, no tych drugoplanowych postaci, ale tutaj to, jeżeli chodzi o głównych bohaterów, to moim zdaniem super. O drugoplanowych to chyba nie warto mówić, bo oni na tyle mało występowali w tym krótkim filmie, że to naprawdę są, to można powiedzieć, że to są epizody. Nie, no ja dlatego was o tą trójkę zapytałem, bo w zasadzie no tam pozostałe postaci to naprawdę to nawet nie drugoplanowe, tylko trzecioplanowe. Prawie. Tak, tak. Ale ja ogólnie mam podobne wrażenia, czyli Jake jak najbardziej okej, okay. Roland też aktorsko okej, okay. Scenariuszowo tak sobie, przy czym to oparcie na Jake'u mi się wydaje, że to
przy takim konkretnym podejściu do tej opowieści to inaczej by się tego nie dało zrobić. W tym sensie, żeby, wiecie, zacząć od rewolwerowca, tak jak się chociażby Mroczna Wieża zaczyna, to musiało się zacząć od Jake'a. Natomiast ja wam powiem, że mi się bardzo podobał Matthew McConaughey w roli Waltera. Ja się zgadzam, Burial, w 100%, że on jest bardzo, bardzo mocno przerysowany, ale to było fajne. No, ja szczerze mówiąc to trochę tak Waltera często odbierałem, że on był taki bardzo teatralny w wielu swoich działaniach, taki efekciarski i to mi się podobało i mi się wydaje, że było widać, że aktor się bardzo dobrze bawił w tej roli i to fajnie grało. Mogło to naprawdę wypaść źle, bo na trailerach to nie do końca to mnie też przekonywało, ale summa summarum bardzo na plus pod tym kątem. Ale mi się wydaje, że on na trailerach był mniej Walterowaty, mniej randalowy, flagowy, mniej był tą postacią na trailerach niż ostatecznie w filmie. Ale to może moje takie tylko wrażenie. No dobra, bo tak krążymy i już tutaj wielokrotnie chcieliśmy gdzieś tam wchodzić, to myślę, że my sobie płynnie idziemy dalej z dyskusją, ale już od tego momentu nie kontrolujemy, czy ona jest, czy rzucamy coś ważnego, czy nie. Od tego momentu już słuchacie na własne ryzyko. Może to nie będą jakieś poważne rzeczy, może to nie będzie nic, co wam popsuje, ale od teraz się nie ograniczamy, od teraz już jedziemy z grubej rury. All right, let's go. I do not aim with my hand. I aim with my eye. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind. I do not kill with my gun. I kill with my heart. No i możemy wrócić na dzień dobry do promieni, które tutaj padły, bo to, co Burial, się śmiałeś, czy te promienie są, czy nie, to post factum, ale tak nie świeżo po seansie, tylko właśnie dzisiaj, jak od rana sobie o filmie myślałem, to jest jeden z moich problemów ze stroną fabularną Mrocznej Wieży, że w sumie to, co tutaj widzimy, to tak nie do końca ma sens to, co, w stosunku do tego, Czy ja widzę rozdźwięk pomiędzy tym, co postaci mówią, a to tym, co robią, bo jak widzimy na mapie właśnie... Widać, że to zostało wycięte. Ewidentnie. Film był inny. To ewidentnie widać, że zamysł był taki, a potem gdzieś tam w montażowni pokrojono ten film i stwierdzono, a to wypadnie, a dogramy, dorobimy scenę w komputerze, jak promień wali w wieżę. Ja wam powiem, że w tym wprowadzeniu filmu na początku, czyli tam co się dzieje w Devartoi, gdzie te dzieci się bawią i zostają tam ten alarm, tak, idą podłączani, są do maszyny, atakują i Jake się budzi i jest właśnie ten pokazany w tym śnie, wiemy też, że to jest sen, jest pokazany ten atak na, promień uderza w mroczną wieżę, ja mówię wtedy, kurde, coś jest nie tak, mówię, nie, dobra, to był jego sen, może on sobie coś niedokładnie śnił i że później to będzie inaczej, nie? A oni później jadą cały czas dokładnie to samo. To znaczy ja już wiedziałem, bo w jednym z ostatnich takich, to nie był trailer, to był taki film, w którym było dość dużo elementów nowych, było pokazane, że promień uderza w wieżę, ale w sumie wtedy nawet o tym jakoś nie pomyślałem. No tak, ale to fragmenty, to były fragmenty, to wiesz, fragmenty mogły być z dowolnego momentu, mówię, to mógł być sen, to mogło być coś całkowicie innego, to mógł być rykoszet, który uderzył w wieżę, tak? No. Także tutaj mi chodzi o to, co już widzimy w ostatecznym filmie. Przy czym w tej pierwszej scenie głowy nie dam sobie uciąć, ale chyba jest też wieża pokazana od góry i widać mieniące się promienie na górze. Ale to muszę jeszcze raz obejrzeć, żeby to na 100% potwierdzić. Natomiast ja domyślam się, czemu to zrobiono. No po pierwsze, żeby było efektownie, jak promień wali w wieżę. Po drugie, może, żeby to było krótsze, mniej skomplikowane, bo efekt też był wcześniej, bo widzimy na trailerze, że tę energię, tę wiązkę energii łamaczy uderzającą w promień, a potem widzimy, w pierwszym trailerze jest taka scena, gdzie taki bąbel przelatuje przez promień i ten bąbel uderza o mroczną wieżę i on też ją wysadza, tam też elementy odpadają z niej, także to też było efektowne, ale jednak już bardziej przekombinowane i może stwierdzono, że jak to będzie prostsze, szybsze, to będzie lepsze, ale zapomniano o tym, że kurde, te promienie potem się pojawiają i na rysunkach Jake'a, i na tej mapie, którą rysuje na piasku, gdzie widzimy cały ten świat i właśnie jakieś linie łączące mroczną wieżę. No i tego nie ma. No i właśnie chyba wydaje mi się, że też przy wieży są te promienie widoczne w jednej scenie. Są, widać w tym takim widoku z lotu ptaka też widać takie te, no tak? No właśnie, no.
One tam tak jakby światło się od nich odbijało. To, że tego nie ma, to jest jakby jedna kwestia, ale mi się wydaje właśnie, że raz, że jest rozdźwięk pomiędzy dialogami a stroną wizualną, ale też akurat fabularnie to mi trochę zaczęło przeszkadzać bardzo szybko po seansie, bo ja rozumiem, że to było efektowne, ja rozumiem, że celem było to, żeby to uprościć i tak dalej, ale z drugiej strony to fabularnie to trochę budzi wątpliwości, no bo wiecie, jednak to, że trzeba rozwalić poszczególne promienie, żeby stopniowo osłabić wieżę, żeby ona runęła, no to ma większy sens zdecydowanie, no bo to pokazuje, że wieżę trudniej zburzyć i że jednak to wymaga określonej dużej energii, a tak naprawdę to tutaj no nie do końca to tak wygląda, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie na to, co pada w którymś momencie filmu, czyli że Jake sam jako jedyna osoba może wieżę zburzyć, no to wiecie, to mi trochę pachnie za dużym uproszczeniem, nie? Że jednak no jedna potężna jednostka jest w stanie po prostu aż tak wieżę osłabić, żeby ją zburzyć, nie? To niby to nie jest jakaś tam rzecz, która się może rzucać w oczy, szczególnie jeżeli ktoś książek nie zna, ale mnie to trochę boli. Znaczy ja w ogóle nie widzę sensu w takim w upraszczaniu tego, no bo tam tak naprawdę, ja rozumiem, że mogli nie wspominać o strażnikach promienia, bo o tym to już by w ogóle było 5 minut gadania, ale jak była ta mapa narysowana, Jake narysował to na tym piasku, tak, tą mapę, to tam on narysował te promienie i co by tam szkodziło, żeby powiedział Roland, że to są promienie, które podtrzymują wieżę, jak je się tam zniszczy, złamie, czy jak jakiegokolwiek określenia użyjemy, to wtedy wieża runie i całe multiversum runie. I to wystarczyło to powiedzieć. Nie trzeba było mówić. To jest po prostu promienie mocy podtrzymują wieżę, tak? No, to nie jest nic takiego. To po prostu to zostało po prostu zignorowane. Ja nie wiem, dlaczego to zostało. Nie rozumiem, co za. Nie mam argumentu, który by mi mnie przekonał, że takie uproszczenie było potrzebne, żeby to było bardziej przystępne, bo to było jedno, dwa zdania. I byłoby lepsze niż pominięcie tego, co jest na mapie. Ja też nie rozumiem, szczególnie, że ten film nie cierpiał na bycie za długim, gdzie trzeba coś wyciąć. No, 5 minut dodatkowe naprawdę nie sprawiłoby, że ten film stałby się gorszy, a wręcz przeciwnie. Ale tutaj to myślę, że nie będziemy się wzajemnie przekonywać, że to ma sens, bo to niestety kuleje. To ewidentnie coś tutaj nie zagrało. Natomiast sam sposób walki z wieżą, z promieniami, z wieżą, dla mnie okej. Okay. Tutaj mamy dokładnie ujednolicone, że to nazywa się lśnienie. W książce to nie było określone, no nazywano to dotykiem, ale też na przykład wydaje mi się, że Dinky wspominał coś o Kerry White w 7 części. Ogólnie no, dało się zrozumieć, że wszystkie dzieci, wszyscy ludzie z jakimiś nadprzyrodzonymi zdolnościami umysłowymi z uniwersum Stephena Kinga mają tę zdolność. Tę zdolność, którą teraz tutaj nazwano lśnieniem i mi się podobały te nawiązania takie, gdzie on z Aarom sobie mówi w myślach, tak trochę znaczy nawet dość mocno do lśnienia. Podobało mi się to, że jest powiedziane, że Jake jest tak silny, że potrafi lśnić przez światy, bo to jest też, kurczę, wyjaśnienie niektórych rzeczy, bo pamiętasz, jak w trzecim tomie Eddie schrzanił klucz i on słyszał głos w swojej głowie skądś, to tak jakby właśnie kolejne Deus Ex Machina, a tutaj było wyjaśnione, tutaj Jake przez światy się z nimi kontaktował, potrafił do nich mówić poprzez światy, to mi się bardzo podobało. Natomiast inaczej jest zrobiony sam proces niszczenia, no bo w książkach oni robili to dobrowolnie. Oni tam żyli jak pączek w maśle. To całe więzienie, Al Ghul Siento, Devratoi, to były luksusy. I oni mieli takie sesje, gdzie chodzili i sobie tam drapali coś umysłem, nie wiedząc nawet co. Czy oni robią coś źle, czy dobrze, po prostu to robili, bo im kazano. A tutaj jest to siłą robione i jeszcze jest powiedziane, że lśnienie można wyczerpać. Że ten proces czerpie z tych dzieci, z nich zostają potem, no skorupy to za dużo powiedziane, ludzie bez tej zdolności. To też jest taka dość istotna zmiana w tym świecie. Ale to nie wiem, czy to na dyskusję jest temat. Znaczy, ja ogólnie to kupuję. Akurat ten aspekt, nie pamiętałem dokładnie, jak to wyglądało w książkach, bo ja tom szósty i tom siódmy to pamiętam główne rozwiązania fabularne, ale właśnie już tam te poszczególne elementy to już mi wywietrzały z pamięci akurat. I ogólnie to, mówię, dla mnie to jest, wydaje mi się, że w porządku. Ja tu poza tym, że to nie są łamacze, bo nie łamią promienia, tylko burzyciele, bo burzą wieżę, to wszystko w porządku. Tak, tak. Ale to przejdźmy może do chyba największego problemu z punktu widzenia
nas, fanów, czyli tego, jak jest napisany Roland, no bo jednak to jest kwestia, można powiedzieć, że fundamentalna prawie w kontekście tej postaci, czyli to, że tutaj nie jest tą niezłomną postacią, dla której wieża jest wszystkim, tylko jest tak naprawdę takim, no, vigilanti to złe słowo, ale takim, no, mścicielem, który po prostu chce załatwić, pomścić ojca i to wszystko. A samą wieżę ma przez większość filmu trochę w poważaniu. No, mocno w poważaniu jest. Ja uważam, że on do samego końca ma wieżę w czterech literach, tak naprawdę. No. No, jest, no, mocno jest powiedziane nawet dokładnie, że on nie jest rewolwerowcem. Przecież w rozmowie z wiedzącymi tam pada coś takiego, że czy my musimy mu pomagać, bo jeśli przecież odpalimy mu portal, to ludzie Waltera dowiedzą się o nas. I ktoś mówi, że to jest rewolwerowiec. Jak rewolwerowiec prosi, no to musimy spełnić tę prośbę. A wtedy Ara mówi, nie, on nie jest już rewolwerowcem. To jest Roland z Gilead, to jest Roland z rodu Eld, ale przestał być rewolwerowcem. Walter ma jego duszę. On jest zapatrzony tylko i wyłącznie w zemstę. I tam nawet Roland mówi coś takiego, że wieża go nie obchodzi. Wieża i tak runie. Prędzej czy później ona runie, więc po co ma jej pomagać? I ja mam z tym gigantyczny problem. Pomimo tego, że byłem bardzo otwarty na wszelkie zmiany, to jednak są świętości, których się nie depcze. I ja sobie nie wyobrażam, jak tacy fanatyczni, znaczy sam jestem fanatycznym, ale wiesz, tacy fanatyczni ślepi na wszelkie ustępstwa w filmie, na wszelkie odstępstwa, na wszelkie zmiany pójdą i zobaczą tego Rolanda, to po prostu chyba wyjdą z kina, jak zobaczą, co się dzieje, co tutaj z nim zrobili. Bo tutaj Roland jest osobą, która wie, że ma gdzieś, która żyje zemstą, która żyje tylko po to i nie jest już rewolwerowcem w zasadzie. Została jakby wykluczona, no nie zasługuje, zapomniał oblicze swojego ojca i ja bym jeszcze z tym miał, jeszcze bym nie miał takiego problemu z tym, gdyby to zostało poprowadzone do końca. Bo oni zrobili nam tutaj z historii Rolanda, historię upadku bohatera, który ma powstać, który ma się odrodzić. I ja sobie w pewnym momencie pomyślałem, o, to tak zrobią, czyli tak uzasadnią mi, że on nie zabije Waltera. Bo sobie pomyślałem, no kurczę, no przecież go pewnie nie zabije, żeby był jeszcze w drugiej części. I wtedy sobie tak pomyślałem, o, czyli tutaj właśnie on teraz z Jake'em, Jake mu przypomina mantrę rewolwerowców, on zaczyna się odradzać, on zaczyna wstawać z kolan, on na końcu będzie musiał dokonać wyboru, czy ratować Jake'a i wieżę, czy zabić Waltera. A się okazuje, że tam nie ma żadnego wyboru. I to mnie wkurza, bo nawet jakbym zaakceptował takiego Rolanda, tak przedstawionego Rolanda, to nie ma puenty tej historii, nie ma wyboru. On w ciągu 5 sekund zabija Waltera i jednym strzałem niczym, kurczę, Luke Skywalker wysadzający gwiazdę śmierci rozwala ten cały, tą całą machinę niszczącą Mroczną Wieżę. Jeszcze robi to przecież przez portal, czyli nawet nie jest w tym świecie. No nie, no nie dostałem spuentowania tego Rolanda. Nawet gdybym go kupił, to nie dostałem zakończenia tej historii i to mi się mocno gryzie. No ja przyznam, że co do tego spuentowania, to masz rację, tak? To dokładnie jest to, że po prostu ten bohater, żaden z tych dwóch głównych bohaterów, tych dwóch głównych dobrych bohaterów nie przechodzi przemiany takiej, tak jak to zwykle bywa. No bohater powinien się zmienić się, tak? Albo o 180 stopni, albo o 360 stopni. No jakaś powinna być jego zmiana, a tutaj tego nie ma. I to jest duży problem, jeżeli chodzi o napisanie tej postaci. Jak dla mnie to jest jedyny problem, bo ja nie widzę problemu w tym, że Roland na początku jest tylko, żyje tylko chęcią zemsty i że pragnie tylko człowieka w czerni dorwać i go zniszczyć, bo ja tak odbieram pierwszy tom. On szedł po prostu przez pustkowia, przeszedł przez wtul, rozwalił wszystkich, nie zastanawiając się, spotkał chłopaszka, pozwolił mu zginąć tylko po to, żeby dozwać człowieka w czerni. Jak sobie tam później na skalę usiedli, to tamten zaczął z nim rozmawiać i powiedział mu, słuchaj, ale cię wyprowadziłem w konia, wiesz, odprowadziłem cię tak naprawdę od twojego głównego celu, bo ty masz tak naprawdę iść do Mrocznej Wieży. No to racja, tak? To trochę jest racja. Tak naprawdę Rolanda, człowiek w czerni w książce, zrobił bambuk. On go odciągnął w ogóle w przeciwnym, gdzieś tam nad jakieś morze wielkie, w jakieś góry, w pobliżu jakiegoś morza, całkowicie w innym kierunku niż była Mroczna Wieża. A on za nim poszedł. Dlatego ja tu nie widzę takiego problemu. Ale z tymi innymi rzeczami, co do przemiany bohatera, do tej puenty, do tego zakończenia, to się zgadzam. Z pominięciem jednej rzeczy, którą jeszcze zostawimy na później. Może to samo zakończenie i ten pojedynek z Walterem.
No to ja wam powiem, że ja się nie do końca zgadzam, że ta historia nie ma puenty, bo mi się wydaje, że akurat to, tak jak jest to poprowadzone, to po prostu wypada słabo, ale to jest zwieńczona ta historia, bo po prostu niestety, ale... No ma bardzo taką miałką, ale wiesz... Jedyne, co on robi, to mówi mantrę rewolwerowca znaczy, sobie. Gdyby nie? To był film gangsterski, taki typowy vengeance, taki, takie życzenie śmierci. Idę i rozwalam wszystko tylko po to, żeby pomścić śmierć mojej rodziny, to ja to rozumiem, ale moim zdaniem tutaj tak nie miało być, bo to nie była przemiana z normalnego, rodzinnego człowieka w człowieka przepełnionego zemstą, tylko on tą zemstą żył od początku do końca. Jak Waltera zastrzelił, to wtedy sobie zjadł hot doga i powiedział, chodź mój nowy synu, teraz będziemy ojcem i synem, tak? Ale tu widzicie, to ja to odebrałem trochę tak i dlatego akurat mnie ten aspekt dosyć mocno uwiera, bo ja niestety to odebrałem, że to jest bardzo konsekwentnie prowadzone do końca, że właśnie Roland mimo wszystko jakby wieża dla niego się nie liczy nawet właśnie post factum, bo niestety ja to odebrałem tak, że wiecie, dokonał tej swojej zemsty, jakby nie tyle, że się poczuł człowiekiem jakimś tam spełnionym, ale ja tu wręcz bym musiał sobie pewnie film powtórzyć, ale ja to nawet wręcz odebrałem te takie finałowe dialogi, jakby to było na zasadzie takiej, okej, no to dopełniłem swojego celu, to teraz ci pomogę, no bo w sumie co mam innego robić, nie? Wiesz, że muszę wrócić do swojego świata, to wróć ze mną i ci pomogę, bo nic lepszego nie mam do roboty. Ale to jakby nie wynika właśnie z tej przemiany, bo tej przemiany nie ma i niestety to, jak ten wątek jest spuentowany, to mi się bardzo mocno kłóci z wizją Rolanda, przy czym to jest akurat też warte podkreślenia, że no, ta rzecz w filmie jest poprowadzona akurat dosyć konsekwentnie. To, że nam się to nie podoba, no to jest wynikiem tego, że no jednak w książce fundament tej postaci i fundament tej historii, no bo przecież Mroczna Wieża jako cykl, no to jest jednak historia podróży Rolanda do Mrocznej Wieży, no tutaj jest bardzo mocno zachwiany. Ja się nie zgadzam, że to jest konsekwentnie prowadzone. W końcówce on powinien dokonać wyboru i wybrać Wieżę i Jake'a, a zostawić Waltera. W momencie, gdy on piecze sobie dwie pieczenie na jednym ogniu, to on nie przeszedł przemiany. Szczególnie, że... No, ale nie przeszedł, to, ja wiem, ale, no, tak, ale to jest, to przyznał. Ale tak? to ja mówię, że on nie przeszedł przemiany, tylko ja mówię, że to jest konsekwentnie... Bo to, że on sobie powiedział pod nosem mantrę rewolwerowca, to jeszcze nie sprawia, że on jest rewolwerowcem. Ale nie, to właśnie o to mi chodzi, że on nie przeszedł przemiany. To ja mówię, że jest konsekwentnie prowadzone po prostu, że to tak naprawdę puentą jest zemsta i tu nie ma żadnej przemiany. No on po prostu idzie, decyduje się pomóc Jake'owi trochę z braku innych zajęć i wszystko w temacie. A ta ostatnia scena to jest na razie dla mnie taki Doktor Who po prostu. Ja mam takie wrażenie, bo ja sobie potrafię wyobrazić, co będzie potem, że przyjdą więksi, że można tę historię rozbudować, ale ta końcówka, jak on, a chodź ze mną, idziemy do innego świata, to jest jak Doktor Who biorący sobie towarzysza i przeżywajmy teraz nowe przygody, nie? Wejdź do mojego TARDIS. Ale wiesz co, bo teraz TARDIS. Dochodzimy do tego, mówimy o tej przemianie. Tutaj, bo widzicie, w filmie jest taki moment, kiedy oni wracają do naszego świata i Roland i Jake wracają do domu, do domu Jake'a. Tam Jake odkrywa, że ten jego ojczym nie żyje, że matka nie żyje i wie, że to zabił tam człowiek w czerni, że ją zabił, zostawił ten charakterystyczny uśmieszek Randalla Flagga. I jak dla mnie to jest, moim zdaniem, w filmie w takim, w jakim on miał być, przed tym okrojeniem z tych nadmiarowych jakichś minut, to tutaj właśnie miała nastąpić ta przemiana Rolanda. A w tym momencie, w tym filmie, który my dostaliśmy, to od tego momentu zaczyna się taka jazda bez trzymanki. Oni już zaczynają tak jechać do tego finału, że tam jest tak naprawdę wszystko się dzieje już w biegu. Tam w pewnym momencie zabrakło jakichś tam, nie wiem, kilku minut, kilku jakichś scen, żeby ta przemiana mogła się jakoś dokonać i to było to miejsce. To było idealne miejsce przeszykowane w scenariuszu, ale jak oni wycinali te kolejne sceny, żeby skrócić film, to po prostu zostało zrobione tak, jak zostało. No tam niby jest ten zalążek przemiany, bo jest ta rozmowa na dachu, gdzie Jake mówi mu, twój świat zginął, ale mój nie, uratuj mój świat. A potem to właśnie, jak on pierwszy raz mu po latach niby mówi mu, złap rewolwer, strzelajmy, on pierwszy raz mówi tę mantrę rewolwerowców i mówi, że nie mówiłem tego od lat, że to jest taki zalążek mający nam pokazać, że no to bycie rewolwerowcem jakoś tam się w nim budzi i to niby, ja to tak odbierałem, że to miało być spuentowane w momencie, w finale, gdy on jeszcze raz mówi tę mantrę i wstaje z tych gruzów, no ale to nie tędy droga. Nie wiem, czy to ucierpiało poprzez cięcie, kaleczenie filmu, czy to po prostu zostało do dupy napisane. Nie potrafię tego powiedzieć, no bo zakończyłem
zakończenie było zmieniane dziesiątki razy na pewno, bo jeśli my zeszliśmy ze 160 milionów do 60 milionów, to głównie na tym ucierpiało zakończenie, co widać niestety, widać bardzo mocno. Ale nie, no te 160 milionów to było dawno, dawno temu, tak? To było wtedy, jak jeszcze ten film miał być epicki, jak powstała i tak pierwsza dalej. Wersja scenariusza. Tu, tutaj ten film, powiedzmy, że on został skrócony o jakieś 35 minut, tak? No bo pewnie tak było, no. Ale tutaj ja i tak mam problem jakby z tym, jak to zostało rozpisane, bo wydaje mi się, że nawet to podprowadzenie, które, o którym ty wspominasz, Mando, to i tak tak naprawdę nie działa, bo mi się wydaje, że nawet jak ja sobie dopowiem, że tutaj ta przemiana miała nastąpić, to ja i tak widzę Rolanda, czy przemianę Rolanda widzę nie jako osoby, która żyła zemstą, a która teraz jakby odnalazła swój cel w postaci uratowania wieży, tylko to, jak ta historia jest poprowadzona, to w zasadzie ja to bardziej odebrałem na zasadzie takiej, że no, on zaczął traktować Jake'a trochę jak swojego syna i po prostu bardziej chce pomóc Jake'owi w jego drodze do Mrocznej Wieży, a nie odzyskawszy ten swój motor napędowy w postaci właśnie tego, że dla niego jako postaci ta wieża jest istotna. Tego do końca nie ma. Tego film się kończy i tego nie ma. Tak naprawdę to tak. Jake wyrusza... Zakończenie niestety jest tak, jakby miało już dalej nic nie być. Po prostu idziemy przeżywać inne przygody, cześć. Tak, tak. No to porównanie do Doctor Who jest jak najbardziej słuszne, tylko że to Jake jest doktorem, bo to Jake tak naprawdę wyrusza w swoją podróż w kierunku uratowania świata pośredniego i nie tylko, a tak naprawdę Roland no, jest w tym momencie sprowadzony do takiej roli bodyguarda jego w tym świecie pośrednim. No dobra, to ja teraz wam, chłopaki, powiem. Drodzy słuchacze, koledzy mi zdradzili, że nie zostali do końca filmu tak jak na filmach Marvela i nie wiedzą, co się działo po napisach. Ale się już domyślam, ja się domyślam, co? Pewnie sprawdziłeś w internecie. Pewnie nic się nie działo. Walter pewnie otworzył oczy. Powiedzcie, wiecie, co było charakterystycznym motywem Człowieka w Czerni? No to, że się odradzał, nie? Nie, on tak sobie chodził i sobie gwizdał, nie? W filmie. No aha, w filmie, no. Dobra, o filmie mówisz. No więc ty mówisz o takim podprowadzeniu tego, to ten finale, że później w drugiej części pojawią się mocni, silniejsi i tak dalej. No, znaczy być może tak, ale jeśli Matthew się zgodzi zagrać w kolejnym filmie, to ma otwartą drogę, dlatego że po napisach słyszymy ten jego taki gwizd, jak on sobie dalej gwizdże. Ja na swoje usprawiedliwienie mam to, że matematyka działała na moją niekorzyść, ponieważ miałem ostatni autobus, dosłownie minuty musiałem zasuwać, także tylko zaczęły się napisy. Akurat było mało reklam, także miałem jeszcze malutki margines, więc trochę posiedziałem, ale stwierdziłem, a ciul. Szczególnie, że ja planuję jeszcze raz... Znaczy to nie jest myśleć, jakaś tam istotna, to bo pójść. To nie jest scena, tak? Po no prostu wiem, jest wiem, ten gwizd. Ale to tylko słychać dźwięk, słychać czy... ten, ewidentnie słychać ten gwizd. Ja myślałem, aha, że być może... Aha, czyli nic nie widać. Tak, nie widać go. Słychać ten gwizd, ale to jest tak, że muzyka się kończy, jest gwizd i dopiero wszystko się robi takie naprawdę czarne, tak? Także tutaj jest ten taki motyw i to mi się bardzo podoba, bo to idealnie pasuje do pierwszej książki, gdzie Roland też jest przekonany, że sobie Człowieka w Czerni załatwił i tak dalej, tak? Bo znajduje te kości przy tym dopalonym ognisku, a później się okazuje, że on gdzieś tam dalej też jest, dalej knuje. To jest naprawdę fajne. Jeżeli byłyby dalsze filmy, to mnie kupuje, tak? I wtedy już nawet ta finałowa walka tak nie razi. Ten ich pojedynek, strzelanie z kapsli, z kuli. Ale wiesz co, ja sobie o tym myślałem, no bo w książkowy Randall Flagg też się w pewien sposób odradzał, nawet jeśli zginął, a do tego to był mistrz kłamstwa, oszustwa, iluzji. To, że on tutaj dostaje w czoło i w inne części ciała, no to ja sobie tak myślałem, że to może być iluzja, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że taki Matthew McConaughey pewnie nie będzie chciał się wiązać na dłużej z serią. Idris Elba co innego, on od dawna szukał jakiegoś takiego swojego filmowego uniwersum, w którym mógłby działać, a Matthew McConaughey, tak jak ty pisałeś u siebie na stronie, on zrezygnował z roli w Doktorze Strange'u, tak, gdzie miał grać negatywną postać właśnie dla roli Człowieka w Czerni, ponieważ Doktor Strange już jest jakąś wypracowaną marką, już nie jest żadnym wyzwaniem, to już jest kolejny któryś tam nasty film tego serialu Marvel Cinematic Universe, gdzie w każdym pojawia się jakiś tam ważniejszy aktor właśnie w roli czarnego charaktera albo kogoś innego i to dla niego było nijakie, no a tutaj miał świeże pole dziewicze, pole do popisu jako aktor i tak mi się wydawało, że on nie będzie chciał grać w kolejnych
częściach, że to właśnie by zaprzeczało temu. Ale to nie jest problem. I nawet sobie pomyślałem, że może inny aktor właśnie, go zagra, bo przecież on też zmieniał. To chciałem powiedzieć, że przecież tak naprawdę to może być w ten sposób pociągnięte. Chociaż Matthew był twarzą tej kampanii. Matthew i Idris Elba, oni byli twarzami tej kampanii reklamowej tego filmu, ale to nie jest też żaden problem. Nawet moim zdaniem nie jest problem, jeśli następny film w ogóle odciąży Jake'a, zmieni w ogóle, wiesz, nagle to Roland będzie kluczową postacią i jak mi ktoś zacznie narzekać wtedy na to, to wtedy mu wytknę, co się dzieje w książkach, gdzie przecież każda jest inna, każda jest inaczej prowadzona, nie? Także ja to kupuję, jeżeli w następnej, nawet jeśli mi zmienią aktora, nawet jeśli wróci Matthew, chociaż jeśli by była następna część, to jednak myślę, że wtedy już muszą pójść o krok dalej i wprowadzić też tych, którzy są nad Walterem, pokazać, że on nie jest tam Bogiem, tylko jest też pionkiem w rękach kogo innego. Ja myślę, że to już jest, że to jest takie podprowadzenie właśnie pod takie rozwiązanie, tak, że on wtedy zostanie pokazany jako ten czarownik, który wrócił, ale on już wykonuje wolę kogoś innego. Ale to by było moim zdaniem fajne i to absolutnie się by nie kłóciło według mnie z tym, że Matthew McConaughey może się tak naprawdę pożegnać z rolą po tym pierwszym filmie. Ja nie sądzę, żeby chciał, żeby się pożegnał. Jeżeli rzeczywiście nie było żadnego konfliktu pomiędzy nim a producentami, że jego rola została jakoś wypaczona, wycięta i tak dalej, to myślę, że on spokojnie jest w stanie zagrać. Z wywiadów, w których było, to było, że on nawet rozważa pojawienie się gościnne w serialu, więc nie wiem. Chyba, że to też było w ramach promocji, no bo to różnie można, to nie wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje. Ale wam powiem, że jednak w tych dwóch scenach właśnie i w finale, i w tej bitwie o Jericho zabrakło mi trochę takiej epickości. Kurczę, trochę pieniędzy więcej by się przydało, bo ten pojedynek końcowy, on wygląda mizernie, szczególnie, że my go w zasadzie w całości widzieliśmy na trailerach i na trailerach on sprawiał wrażenie lepszego, bo był bardziej dynamiczny. Pamiętasz, jak gadaliśmy o tych slow motion, o tych ładowaniach? Na trailerach to sprawiało wrażenie, że my będziemy tutaj mieli jazdę bez trzymanki, a w filmie ja na to prawie nie zwracałem uwagi. No ale to właśnie, kurczę, to właśnie to też, co już mówiliśmy, że naliczyliśmy 5 sposobów ładowania Rolanda i rzeczywiście w filmie było tych 5, ja nowych nie zauważyłem, tak? To było wszystko to, co było w trailerach i w sumie bardzo dobrze, bo jakby w 95-minutowym filmie on tak co chwilę ładował w inny sposób, to naprawdę... No ale wiesz, ten najistotniejszy, najważniejszy, który był we wszystkich po prostu materiałach promocyjnych, gdzie on podrzuca te bębenki i je łapie, on aż mi nie pasował w tej końcówce, bo ta końcówka była tak... z niższej półki. Za dużo to, rzeczy powiedzieć z tej końcówki zostało już pokazane, tak? Ale tu chodzi o to, że ta końcówka była bardzo w skali mikro. Ten ostatni pojedynek był naprawdę w skali mikro zrobiony, a tutaj nagle wiesz takie... Znaczy się... Posłuchaj, to ja nie... No, dla mnie to powinno wyglądać tak, jak ten western, słynny Pojedynek w południe, tak? Taki to jest tytuł, tak, czy tak. Jak to... Tak, w samo tak, południe. No, w samo południe. O właśnie, w samo południe. Tam, jeżeli wiecie o co chodzi, tam jest cały film, to jest przygotowywanie się do tego pojedynku. Oni się przygotowują, stają do pojedynku, są 2 strzały i koniec. Ale wyobraź sobie teraz, że masz tutaj kolesia, który super posługuje się bronią. Jest, on dosłownie jest bogiem w posługiwaniu się rewolwerami, staje naprzeciwko czarnoksiężnika, który ma władzę nad materią, robi co chce. Ile ta walka miałaby potrwać? No oni nie mogą się naparzać przez pół godziny, przez, nie wiem, 15 minut. To naprawdę byłaby krótka walka, bo to nie są Avengersi. No szczególnie, że większą walkę mieliśmy wcześniej w Dixie Peak, nie? Nie, a przypomnieliście mi jedną kwestię, bo ja akurat tej skali bym się nie czepiał i to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że ta opowieść ma tą mniejszą skalę, ale mi się akurat podobał ten finałowy pojedynek, że on był taki właśnie face to face i to akurat moim zdaniem nieźle zagrało. Natomiast tak minimalnie zmieniając temat, ale przypomniałeś mi, Burial, jak powiedziałeś o tym czarowniku, to tu jest jedna rzecz, którą albo ja sobie dopowiedziałem, albo która też mnie trochę bodła w trakcie seansu, a mianowicie, że tam pada w paru miejscach to, że Roland jest odporny na magię, on tam mówi w którymś momencie, że szybciej się leczy i tak dalej, ale to Mando to nie pada w jednym momencie, to pada tam w... Nie pada, że jest odporny na magię. Dobra, to może to w takim razie ja to źle zrozumiałem. Nie, pada, że jest odporny na moje sztuczki magiczne. No właśnie on tak do niego mówi i dla mnie to było wtedy tak od czapy, tak bez sensu, ale bardzo się wpisywało w książki, bo coś takiego bym sobie wyobraził właśnie w książce. Efekt, który wiesz, wątek, który chcesz, jest potrzebny, żeby Roland przeżył, no to wprowadzimy. Jesteś odporny na moje sztuczki. Dlaczego? Bo tak, bo ale nie wyjaśnimy ci tego. Ale to jest bez sensu. Później jak on mówi, że szybciej się leczy, to ja to potraktowałem, że on tak mówi, żeby uspokoić Jake'a, bo wcale się nie leczył przecież, tylko było z nim bardzo źle. Tak, z tym leczenie nie ma nic wspólnego z odpornością na magię. To jest, ja tego tak nie odebrałem.
widziałem, bo rzeczywiście on dopiero później zauważył, że to zakażenie postępuje coraz bardziej tam nad wodą. Jeżeli chodzi o tą odporność na magię, to to jak najbardziej jest uzasadnione, dlatego że jeżeli by Roland nie był odporny na magię, to by zginął razem ze swoim ojcem. Dlaczego miałby człowiek w czerni go wtedy zostawać ostatniego rewolwerowca, który może cokolwiek zrobić? A tu jest właśnie ta siła, to jest właśnie ta siła, to jest właśnie ta część mitologii, która nie została w filmie pokazana. Nad Walterem jest ktoś jeszcze i nad Rolandem też jest ktoś jeszcze. To ja rozumiem, tylko że to jest dla mnie akurat osobiście chyba największy problem, jaki ja mam z tym filmem poza kwestią promieni, bo to jednak mocno wypacza cały ten film, bo tu brakuje czegoś. Tu wiesz, ja rozumiem. Jakby nie było odporny, to tamten by pstryknął palcami i by go nie było. Jasne, ale to powinno być jakoś to uzasadnione. No nie możemy zrobić czegoś takiego, jak tutaj jest zrobione, że mamy w tej scenie po bitwie powiedziane, Roland jest odporny, widzimy, że go nie może zabić i tak naprawdę nie wiemy dlaczego, a to jest tak naprawdę fundamentalne dla tej postaci, bo tak jak mówisz, gdyby nie był odporny, no to ciach po sprawie, nie ma Rolanda. Tylko, że tego tu brakuje. Tak to stawiasz, to rzeczywiście tak, rzeczywiście jest to jakiś brak, ale ja to zakładam, że to jest właśnie wyjście do tych następnych, do rozszerzenia właśnie tej nie samego uniwersum, tylko tej mitologii tego świata. No pewnie tak, ale mówię, no tak jak wiele rzeczy tutaj pamiętali, żeby gdzieś tam uzasadnić, widać chociażby właśnie kwestię tego, jak łatwo Jake sobie poradził ze strażnikiem portalu, co mogło być dla wielu widzów lekko irytujące, że on powiedział przestań i nagle wszystko, szlak jasny trafił. I fajnie, bardzo to zagrało, że oni o tym sobie szybko przypomnieli i dopowiedzieli, dlaczego tak jest. To niestety, ale tutaj ta odporność Rolanda no, jest dla mnie takim czymś irytującym, no bo to jest, mówię, taka niebezpieczna Deus Ex Machina. No ale to tam... Ja ci powiem, że mi się ta scena w ogóle nie podoba, gdzie on zabija jego ojca, bo to dużo pytań rzuca. No na przykład, czemu nie powiedział do ojca, zabij Rolanda? Skoro Roland jest odporny na jego magię, ojciec nie był, zabijajcie się między sobą, a on nie oddychasz. Steven pada. Tak umniejsza dla mnie to rolę Stevena w tym momencie. Ja wiem, że tu jest tak pokazany Walter, ale mi się to nie podobało. Trochę inaczej te jego magię mogli pokazać. A potem on nagle mówi, dobra, ty jesteś, Roland, odporny na moje czary, to ja sobie idę. Gdzie mógł tam wszystko zrobić, nie wiem, magią podnieść wszystkie trupy i zasypać jego ciało, no cokolwiek. A on nie, ja idę, spotkamy się kiedy indziej. Ale wiesz, to jest duże uproszczenie dla filmu. Zauważ sobie, w jaki sposób Walter wykorzystywał te swoje moce. Jest taka scena, kiedy on przeszedł do Nowego Jorku, idzie ulicą i widzi tą szczęśliwą dziewczynkę rozmawiającą z matką, która nic nie zrobiła, do niczego mu nie jest potrzebna. Nienawiść. On właśnie przechodzi obok niej i mówi nienawiść. On się bawi, on się lubi bawić, to jest to, co... No ale to mógł powiedzieć do Stevena, zabij syna i bawić się walką syna z ojcem. Ale to nie, bo to by rozwiązało, a on chciał zobaczyć, co z tego wyniknie. Później na końcu pewnie tego pożałował. Ale był tak pewny siebie, że on chciał się zobaczyć. On chciał zobaczyć, co z tego ostatniego rewolwerowca zrobi ta nienawiść, zobaczyć, jak ona go zniszczy. Znaczy i to, ja jestem w stanie to zaakceptować ja to też, kupuję, ale nie tak, jak jest to pokazane. Ale według mnie film nie tłumaczy, tak, dlaczego nie magia tłumaczy. Nie działa na Rolanda. I to jest duży błąd, bo jest to zbyt proste, zbyt duże uproszczenie na chwilę obecną. Może to potem zostanie wyjaśnione, ale zakładamy, że kolejne filmy nie powstają. I tak twórcy musieli podejść do tego filmu, więc jednak powinny być takie rzeczy wyjaśnione. Wiesz, nie wyjaśnili też, dlaczego kluczowy świat jest kluczowym światem. No niby też. Dlaczego ten świat jest tak ważny, że nazywa się kluczowym światem? Ale wiesz, ale to są niuanse. To moim zdaniem to nad tym możemy... To jest taka rzecz, jak wiele tutaj na przykład nie wyjaśni. No dobra. Ale powiem wam, że ta scena, gdzie on przechodzi i mówi nienawiść, ona w pierwszej chwili mnie wkurzyła. Taka tania mi się wydała, taka niepotrzebna. A ona jest, kurczę, cholernie ważna właśnie dla pokazania tej postaci, o czym też se zaraz pomyślałem. No jest, jest. Ale to, bo tak, ja nie wiem, czy coś jeszcze do tych takich kwestii stricte fabularnych byście chcieli dopowiedzieć, czy nie? Bo ja jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć w kontekście budowy całego tego świata i nawiązań. No to jedziesz. No bo ja wam powiem, że tak jak do tych rozwiązań fabularnych, nad którymi tutaj mniej lub bardziej się trochę pastwimy, to można mieć problemy, to mi się bardzo podobało to, że widać było, że twórcy poupychali tam wiele fajnych rzeczy, które można rozwijać, bo na przykład tak jak widzieliśmy wiele elementów, jak były te nawiązania tam, gdzie na przykład jest ten Luna Park z Pennywise'em, jak pojawia się panorama tam u tego doktora na biurku i tak dalej, to wiecie, takie drobne smaczki, fajna rzecz, ale na przykład jak zobaczyłem
zobaczyłem, bo nie przypominam sobie, żebym widział to w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, jak Walter otwiera szafkę, gdzie ma tęczę czarnoksiężnika i na przykład gdzie widzimy, gdzie on się posługuje tymi poszczególnymi kulami, to było dla mnie super. To tak mi się strasznie podobało i to była rzecz, która była jedną z tych rzeczy, które oni rzucają, nie wyjaśniają, o co chodzi, ale to jest tak fajnie zrobione i tak jakby zmyślnie pokazane, jak to działa, że ja jestem w stanie w pełni to zaakceptować. Dlatego też się tak trochę pastwię bardziej nad tym chociażby magicznym Rolandem, że widać było, że oni tutaj niektóre rzeczy w prosty sposób byli w stanie zakomunikować. Jest tak i tak. A na przykład właśnie z magicznym Rolandem czy z promieniami, które też powinny być rzeczami w prosty sposób do wyjaśnienia, tego im się jakoś tam zapomniało. A tych smaczków tutaj naprawdę jest fajnych, takich, które można gdzieś tam później rozbudowywać i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym kątem to mi się bardzo podobało tutaj, to co nam zaproponowano. Jeśli chodzi o same nawiązania, to w ogóle oglądaliście ten promocyjny filmik? Gdzie... Nie, ja nie oglądałem. Nasze obejrzałem po filmie. Po filmie, a ty Jerry? Nie, ja też przed filmem nie oglądałem. A wyłapaliście to wszystko czy nie? Bo w sumie nawiązań do Kinga jest sporo. Ja nie zobaczyłem Dziecka Misery. Wiem, gdzie to powinno być, nie wiem w której scenie, ale wiem, w którym miejscu leży książka, ale jej nie zobaczyłem. Na przykład jak reżyser w tym filmiku oprowadzał po Dixie Peak, to on tam pokazywał całą biblioteczkę z Kingami. Tego też nie ma chyba. Ale mi się wydaje, że to było tylko ta biblioteczka, bo ja też o tym myślałem, tam nie było tej biblioteczki, bo mi się wydaje, że to było tylko na zasadzie tej inscenizacji do oprowadzenia, że on opowiadał o tym nie to, że w samym filmie, tylko że to tam tak zrobili. Mi się ogólnie te nawiązania bardzo podobały. Ja niestety ten filmik zobaczyłem i byłem bardzo zły i nadal jestem zły, bo kurczę, tu są naprawdę świetne nawiązania. No w pierwszej scenie masz bliźniaczki Grady z Lśnienia, jest Christine, jest Cujo na samym początku, jest strasznie fajne nawiązanie, jak Roland zostaje zamknięty w tym sklepie z bronią i próbuje szukać wyjścia i podchodzi do ściany i stuka w plakat Rity Hayworth. Tak, tak, super. No, rewelacyjne. Nawet takie drobiazgi, nie wiem, czy to traktować w ogóle jako powiązanie. Ja się uśmiechnąłem w kinie, ale to chyba tylko Uber nerdy się by zwróciły na to uwagę, jak Walter każe tym dwóm podwładnym się zabić w knajpie i odchodzi i mówi do ludzi "You ain't seen nothing yet". Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, Burial. Tak. A od tej piosenki o takim tytule wziął się pseudonim Richarda Bachmana, nie? A to ja na to nie zwróciłem uwagi. Super, no. Super sprawa. Jeszcze jest tam, jak Jake przenosi się przez portal, to on wpisuje 2:19, nie? Tak, a tak, jak tak. To oni tam później, to mają chyba 14:08 jest tam. No, a to oni na to zwracają uwagę, bo mówią, zapamiętaj ten numer, nie? I on patrzy na górę. No, tych nawiązań jest naprawdę sporo, są fajne. I ja w sumie byłem zły, że ten filmik obejrzałem, bo tu się można tym bawić i są właśnie ciekawie zrobione. A co do tego, co ty mówisz, do tęczy czarnoksiężnika, ona była pokazana na tym pierwszym skradzionym trailerze, to znaczy nie cała tęcza, a ta scena, gdzie on kładzie kulę na stole. Tylko, że tam zero efektów było, więc wiesz, on po prostu miał białą kulkę i stół bez niczego, więc to tam ciężko się było domyślić, do czego to wszystko zmierza. Jasne, jasne. Na kolejnych trailerach było widać czarną trzynastkę, także ja wiedziałem, że te kule będą się pojawiać. No nie wiedziałem, że ma ich aż tyle w tej swojej szafie. No to fajna rzecz. I w ogóle fajny ten monitoring se zrobił, nie? Położył kule i oglądał bitwę w wiosce Manich. No jeszcze ten mały człowiek w żółtym płaszczu. Tak, to też było super, naprawdę. A gdzie? Co? Bo to nie wiem. No nie, jak Jake wyszedł już świadom tego, że go ci w niebieskórach Kantoi śledzą, to się rozglądał i na ulicy widział. To jest to, co było w pierwszym trailerze, co on tak widział, spojrzał tego i zobaczył, ten koleś ma żółty płaszcz, tak? No. Aha. No bo to jest charakterystyczne, bo ci inni, co przyszli do niego do domu, to nie, ale ten tutaj obserwator jest właśnie w żółtym płaszczu. No. A to, że ci Kantoi noszą te maski cały czas twarzy, to też jest efekt, kurczę, tego, że chyba, że budżet był okrojony, no bo po co oni tam w tym miejscu? To jest niby wyjaśnione. Walter mówi do tego szczura, załóż sobie twarz, nie? Tak jakby nie lubił ich bez twarzy, ale to w sumie się mija z celem, nie? Że oni tam noszą te twarze. Na marginesie, nie wiem, czy wiecie, ten szczur to też aktor, który ma trochę ról, między innymi w Łotrze 1, ale on tylko podkłada głosy i tutaj też tylko podkładał głos, nie? I dla mnie to było takie niepotrzebne. Zresztą te postacie Pimli i Tirana, ich chyba imiona nawet nie padają w filmie. Nie padają. Nie padają. No, to też wyglądało trochę jak z produkcji telewizyjnej, wiesz, dwie osoby, jakaś machina, przyciski. Właśnie mówiłem, że te role zostały mocno ograniczone.
No strasznie to wygląda, nie najlepiej. Naprawdę wygląda to, jakbyś właśnie oglądał to w telewizji trochę. Susan Delgado została całkowicie wycięta, przecież była rola obsadzona. Susan Delgado wycięta, siostrzyczki z Ellury wycięte, a przecież też były pokazane całe maski i postacie, jak będą wyglądać siostrzyczki, wycięto tak, to. No. Susan Delgado nie ma, ona miała być tylko w wizjach najprawdopodobniej, mikrorulka pewnie mniejsza niż Stevena. Ale nie ma jej w ogóle. No tam jeszcze, no Catherine Winnick przecież była na planie zdjęciowym w RPA, tak? Bo ona wysyłała na Instagramie zdjęcia z tej swojej przyczepy i tak dalej, a tutaj w ogóle nie brała udziału, nie było jej na tym w świecie pośrednim, na tych scenach, gdzie to było kręcone. Grała tylko w tych scenach w domu w Nowym Jorku, więc nie wiem, po co miałaby tam jechać, także to też tak, mam wrażenie, że tutaj cięcia było dużo. Za to rozbudowano rolę Timiego. Pamiętasz, jak się pojawił news o tym aktorze? Ile się naszukałeś jego jednej, jedynej wypowiedzi w książce? Dwa zdania. A potem jak to daliśmy tego newsa do neta, to ludzie się w łeb już stukali. Pamiętam, no już przestańcie, no to jest jakiś statysta, nie? A się okazało, że on tu kurczę całkiem dużą rolę. To ten koleś, co teraz w to będzie grał, Henry'ego Bowersa, Nicholas Hamilton, który tutaj grał tak. Lucasa Hansona, to ten to miał w ogóle cameo po prostu w tym filmie, nie? On się starał o rolę Jake'a. Tak na marginesie. Chyba przechodzimy do spraw technicznych, nie? W tych recenzjach, o których wspominaliśmy na początku, bardzo tam ludzie narzekają właśnie na te efekty wizualne. Szczerze powiedziawszy, ja jak ten film pierwszy raz oglądałem do tej pory, to nawet na to nie zwróciłem uwagi. Ta akcja była tak szybka i dynamiczna, że nie wiem, być może, znaczy pamiętam, że coś mi tak nie zaskoczyło w tych scenach właśnie jak walczył z ekipą z Dixie Peak. Tam było coś takiego, że tam mi coś nie zagrało z tymi efektami specjalnymi albo z montażem, ale tak to szczerze powiedziawszy, ja do strefy wizualnej ja nie mam jakichś tam specjalnych zastrzeżeń. Jak na film taki typowy 2D, który nie jest tam filmem przeznaczonym do IMAX-a czy do seansów 3D, to ja nie mam jakichś tam uwag, jeżeli chodzi nawet jeżeli chodzi o te efekty, mówię o jakość efektów specjalnych, nie mówię o tym, jak zostały potwory pokazane, jak zostały zaprojektowane i tak dalej, tylko mówię o samych efektach. Mi się to w sumie podobało. Ja pamiętam nawet, że też przed seansem już usłyszałem sporo narzekania na stronę wizualną, a wydaje mi się, że to jest w porządku. Tego nie ma jakoś bardzo dużo i to mi się wydaje, że też akurat na plus zadziałało w tym filmie, że po prostu oni nie próbowali epatować tymi potworami. Wiecie, tam na przykład jak jest ta sekwencja w lesie z tym jednym potworem, no to gdyby tego było więcej, to by to mogło razić. A właśnie na przykład nawet w trakcie tej sekwencji w lesie to stwierdziłem, że nie, no to wygląda całkiem fajnie, nie? Że nie jest to może jakoś epickie, ale w konwencji, którą sobie twórcy obrali, to się naprawdę moim zdaniem całkiem nieźle sprawdzało i też w miarę mi grała muzyka. To nie było nic wielkiego moim zdaniem, bo w sumie ta muzyka ona była taka bardzo filmowa, w tym sensie, że no ona no bardzo, bardzo mocno grała z poszczególnymi scenami, że to nie była taka ścieżka dźwiękowa dla mnie, która, wiecie, próbuje coś dopowiedzieć, tylko ona była taką typową ścieżką dźwiękową ilustracyjną, która fajnie gra z konkretnymi scenami i też mi to grało. Także ja do tej takiej sekcji audiowizualnej to ja bym się nie czepiał specjalnie. Ja szczerze to nawet nie wiem, o co chodzi, bo tak odkąd zaczęliście mówić, że są złe opinie na temat tego, jak to wygląda, to ja się cały czas zastanawiam, gdzie. No bo kurczę, tutaj nawet nie ma, gdzie ten film jakoś źle wyglądać. No tych scen jest tak mało. Teraz przypomniałeś mi tę scenę z lasu. Ona wygląda fajnie i zresztą ona mi się podobała, bo wprowadza ten element cienkich punktów w tych błonach łączących światy. Tak, to było super. To światy. Było super, też mi się to nawiązanie podobało. I do całej mitologii wieży, i do Crouch End, gdzie też mieliśmy cienkie punkty, przez które przechodziły te potworności lovecraftowskie. Także to fajne i to fajnie wygląda w kinie. I te wszystkie sceny, które są tutaj, mają coś związanego z efektami specjalnymi, wyglądają okej. Okay. No tego jest mało i to nawet nie ma co razić moim zdaniem. To ja może powiem, że jeżeli chodzi o muzykę, to tak jak Jerry mówiłeś, po prostu ona nie wybija się jakoś tam przed obraz, tylko dobrze go po prostu uzupełnia. Jest w porządku. Ja sobie tą ścieżkę dźwiękową w sumie przed tym seansem zdołałem ją wysłuchać chyba z kilkanaście razy. Była w porządku. Podsumowując, ja po prostu nie rozumiem tego takiego, nie wiem, tej nagonki na ten film, takiego słabego przyjęcia, aż tak słabego przyjęcia wśród krytyków. Nie wiem, albo nie zrozumieli o co chodziło, albo rzeczywiście zapomnieli oblicz swoich ojców. Nie wiem, o co w tym chodzi.
A czy to pytanie, czy z Mroczną Wieżą nie będzie tak jak z Warcraftem, bo nie wiem, czy pamiętacie, że z Mroczną Wieżą trochę to cały ten początek był właśnie identyczny z, jak w przypadku Warcrafta, czyli też totalne zjechanie przez krytyków, a jak film wszedł do kin, to stopniowo jak widzowie, szczególnie tacy, którzy grę dobrze znali, no to zaczęli podnosić głosy, że jest okej, okay, że właśnie jako takie kino rozrywkowe się sprawdza. No i mi się wydaje, że teraz trochę podobny nurt widzimy przy Mrocznej Wieży, że krytycy film zjechali, a z widzami jest tak, że no te recenzje są mocno spolaryzowane, no ale no to jest kwestia tego, że no jednak jak film powstawał 10 lat, no to ja bym się zdziwił, gdyby te recenzje nie były spolaryzowane. No jednak dla wielu fanów Kinga, no to Mroczna Wieża to jest ten cykl nadrzędny, no więc mogli mieć wywindowane oczekiwania, no a tak jak mówimy, no tutaj wiele jest zmian takich, które są dyskusyjne z punktu widzenia fanów, a z kolei z punktu widzenia takich ludzi, którzy cyklu nie znają, no to mi się wydaje, że to jest no, sprawny, wakacyjny blockbuster. Tyle. Ja nie wiem tak szczerze. Mi się wydaje, że jednak to nie będzie miało dobrych opinii, ale z drugiej strony masa znajomych, która wraca z kina, mówi, że okej, okay, że podobało się, że jest fajne. Ja... Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. W jednej rzeczy poczułem drobny chaos. Właśnie to, co było na początku, powiedziałem, że początek był trochę chaotyczny, ale ten sen Jake'a, który mamy pokazany i jego urwanie. Ty mi to później, Burial, wytłumaczyłeś, o co chodzi, ale w kinie ja w tym momencie przypomniała mi się mgła, którą kiedyś dystrybutor źle pociął, bo mamy ten sen, nagle mamy cięcie, nagle mamy jakieś takie stop, jedna klatka, mignięcie, jeszcze Devartoy i nagle czarny ekran i ten cytat. Człowiek w czerni uciekł przez pustynię, a rewolwerowiec podążał w ślad za nim i mi się to wydawało tak w tym momencie od czapy, bo to w ogóle nie miało związku z filmem, nie pasowało. Ja miałem wrażenie, jakby w tym momencie King tak długo naciskał, że mają dać ten cytat, bo on kiedyś naciskał, że film ma się od tego zaczynać. Ale zakładałem, że mieli inną wizję na początek filmu i ja miałem wrażenie, jakby on to chciał tutaj wcisnąć. Ty mi to potem wytłumaczyłeś, Burial, że w tym momencie Ara przerywa tę jego wizję, że to jest jej głos i że to ona z Jake'iem się kontaktuje poprzez światy, ale moim zdaniem tego na ekranie nie widać i znaczy, to stwarza chaos. No, jak się zna jej głos, ale tej postaci jeszcze nie wprowadzono wtedy. Zwróć jeszcze uwagę, że to jest ten sen, w którym Jake zaczyna jednoznacznie śnić o rewolwerowcu. To jest tak, jakby to właśnie to przerwanie i ten człowiek w czerni uciekał przez pustynię, ten cytat, naprowadził Jake'a na to rozwiązanie tego jego problemu, tego co on wie, że coś się dzieje, na to rozwiązanie, że on musi znaleźć tego rewolwerowca, że to może być ta droga. Ale to myślę, że to niestety to też jest jedna z tych rzeczy, które w filmie nie wyszły, bo w filmie to jest bardzo trudno to wyłapać, tym bardziej, że szczególnie, że Ara się nie pojawia znamy, dużo jak my później. Mamy poznać jej głos, no. O, dokładnie. Znaczy, okej, dobrze, to ja wam powiem, że to, ja to rzeczywiście wiem z perspektywy wywiadu, który czytałem, w którym zostało to potwierdzone. Przeczytałem to przed seansem, więc wiedziałem o tym, tak? To rzeczywiście w filmie nie jest jasne. Ale to jeszcze, bo tak pewnie będziemy zmierzać ku końcowi, to jedna rzecz w sumie na koniec, bo film na razie wydaje mi się, że zarabia nie najgorzej, patrząc po weekendzie pierwszym otwarcia, bo przy tym w sumie śmiesznym budżecie to on zarobił już chyba łącznie 28 milionów, więc wygląda na to, że te perspektywy finansowe całej tej produkcji no, mogą się nie rysować tak źle, jak można byłoby sądzić po recenzjach. To co, wierzycie w uniwersum filmowe dalsze? No bo serial teoretycznie cały czas ma zielone światło i teoretycznie cały czas się o nim głośno mówi. A jak się zapatrujecie na te przyszłe filmy, to jest na to realna szansa, patrząc z perspektywy tej Mrocznej Wieży? Ja byłem bardzo zdziwiony, jak teraz ogłosili dzień przed w zasadzie chyba premierą, że serial dostaje showrunnera, że to nadal żyje, bo te recenzje druzgocące mnie trochę przybiły. I tak, ja to w zasadzie, tym samym czasie było. No, ja w zasadzie już przegreśliłem, już założyłem, że kurczę, film, który tak został styrany, że to nie ma szans, żeby tutaj coś z tego wyszło. No, nie uważam, żeby serial nawet jeśli on by wyszedł genialny, on nie sprawi, że druga część z kapelusza ktoś rzuci pieniądze, bo to będzie, wiesz, to widownia jest odpowiednio przeskalowana, zupełnie inna skala widowni. Ale kurczę, no ja bym chciał, no nie wiem, ja się nie znam na przemyśle filmowym, ale chciałbym tę drugą część. No mnie też bardzo zaskoczyło to właśnie ta informacja o tym, że serial dostał showrunnera właśnie dokładnie w tym samym dniu, w którym zaczęły się pojawiać te recenzje. To wyglądało to jakby jakaś tam, nie wiem, odpowiedź po prostu na to, żeby pokazać,
twórcy jeszcze wierzą w ten projekt i że to jakoś tam dalej, pomimo to, żeby spokojnie będziemy szli dalej, tak? Już takie nie zwijanie, cięcie strat, tylko po prostu, że pójdziemy dalej i bardzo się z tego cieszę. Ja mam w ogóle właśnie nadzieję, że serial, tam nie wiem, czy będzie miał 10 czy te 13 odcinków, jak to w końcu będzie, że on właśnie pokaże to ten świat, który na progu tego pójścia naprzód, tak, czyli jeszcze tam częściowo jakoś tam sprawny, działający w ten sposób z tymi rewolwerowcami w tle i że tam się po prostu właśnie pokaże troszeczkę tej mitologii. No zobaczymy. Trzymajmy za to kciuki, no bo w sumie wydaje mi się, że naprawdę cała produkcja, podsumowując, chyba nie zasługuje aż na takie baty, jak dostaje w tej chwili. No to ostatnio często spotykane, nie? Zjawisko. Tak, prawda, prawda. Ja film, jeśli ktoś tu jeszcze nas słucha, kto nie był na filmie i może rozważa, czy nie, chociaż to w tym momencie trochę bez sensu. Nie bez sensu. Idźcie do kina. Idźcie do kina, nawet jeśli już wiecie wszystko, co powiedzieliśmy, tym bardziej. Teraz przynajmniej wiecie, czego się spodziewać. Idźcie do kina, dajcie temu filmowi zarobić. Sami przekonajcie się, czy to jest dobre, czy nie. Ja ten film naprawdę z ręką na sercu polecam. Ja się przejdę na pewno jeszcze raz i dołożę jeszcze te kilka złotych do ostatecznego wyniku. Właśnie miałem powiedzieć, że nawet jeśli już widzieliście, wysłuchaliście nas podcast, to idźcie jeszcze raz obejrzeć, żeby się upewnić, że to, co powiedzieliśmy, w ogóle ma sens. Tak. A jeśli macie inne przemyślenia, jeśli nie zgadzacie się z naszą oceną, jeśli coś innego wam się nie podobało, albo chcecie się podzielić jakimś innym, jakąś inną myślą, no to zapraszam do komentarzy na odpowiednich stronach, na których podcast będzie się znajdował. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że poruszyliśmy cały temat, ale niestety jest temat tak rozległy mimo wszystko, mimo tego spłycenia filmu. Moglibyśmy pewnie o nim gadać jeszcze kolejne 2 godziny. Już podcast trwa dłużej niż film, także chyba aż tak krótko o nim nie mówiliśmy. To dobrze, że idziemy tak jak w Pod Kopułą, tak? Że więcej podcastów niż godzin serialu. Ja wam bardzo dziękuję, chłopacy, za rozmowę. Bardzo miło mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie przy drugiej części. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć. 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 Długich dni i przyjemnych nocy. There are other worlds than these. Worlds where a boy shines against the dark. Where everyone floats down below. Where revenge is drenched in blood and fire, and no one dares to laugh. Where lives are locked up with undying hope. Worlds that have moved on. And worlds that have not. But they all begin and end here.